Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o narzędziach diamentowych i adapterach do pracy tymi narzędziami, ale bezpyłowej. A zresztą można nie podpinać odkurzacza, wtedy będzie praca pyłowa. W każdym razie, moi drodzy, mamy na stole rozpakowaną paczkę od firmy D-Star. Materiał sponsorowany, jakby nie było. Dostałem to do testów i będzie to się testowało, natomiast w tym momencie jest malowanie na robocie, także zupełnie inne tematy i nie za bardzo jest nawet możliwość przetestowania pewnych rzeczy. Niektóre tematy mam przetestowane, o nich opowiem pod koniec filmu albo w połowie filmu. Będziemy o tym rozmawiać. Pierwsza rzecz, moi drodzy, to są gadżety. I ja uważam, że po gadżetach można fajnie poznać, czy firma się stara, czy się nie stara, czy jakie ma podejście i tak dalej. Koszuleczka gruba i fajna, torba na zakupy również bardzo gruba, bardzo konkretna i sensowna. Fajny kubek, to widać, że to nie jest taki pospolity kubeczek gdzieś tam drukowany na szybko, tylko to jest coś fajnego, no nie? Chociaż nawet i te drukowane się zdarzają lepsze i gorsze po prostu. Trzeba umieć czasami wybrać, zadecydować. Czasami ja bym osobiście wybrał mniejszą ilość, ale lepszych gadżetów w tych samych pieniądzach. Tak samo z ulotkami, różnymi prospektami warto jest to zrobić porządne. Tak jak tutaj akurat mamy tabelkę, dobrze pokazuję? Do wyboru odpowiednich narzędzi, czy katalog też bardzo ładnie wykonany i polecam katalog D-Stara, jak macie gdzieś tam możliwość sobie dopaść i tą tabelkę zostawić, bo to po prostu ułatwia dobór później odpowiednich narzędzi pod odpowiednią pracę, nie? I to jest bardzo, bardzo istotne. Drukują informacje na tarczach. Dostałem taką tarczę niespodziankę pod moją maszynę Raimondi. Pewnie będzie trzeba Raimondi wyciągnąć i przetestować tą tarczę. Fajnie to wygląda. Jest to dość ciekawe. Fajna informacja dla producentów, czy gdzieś tam ludzi, którzy handlują, a chcieliby mieć coś. Być może da się to jakąś serię narzędzi zamówić w firmie D-Star. Tak to wygląda na takich regularnych produktach. To już nie jest naklejka, kartonik, tekturka, to jest, czy papier, to jest nadruk. Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Dobra, lecimy z omówieniem pierwszego zestawu. Ja sobie to pogrupowałem tak w zestawy, nie wiem, czy to tak miało być, ale według mnie tak to powinno, albo tak to można używać. D-Star Estet, Estetka 125 i Air Slider 90. Druga wersja Air Slidera. Moi drodzy, to mam przetestowane i sprawdzone. To jest adapter, który służy do cięcia na wprost, raczej na wprost, i to jest adapter, który służy do cięcia bez jakiegoś tam przymiaru, bez listwy, szyny, poziomicy, z ręki. Tniemy z ręki, rysujemy kreskę i tniemy sobie bezpyłowo z ręki. Fajny temat, stabilizuje nam już taką dość dokładną tarczę, która zostawia bardzo estetyczne cięcie. Stabilizuje nam tą tarczę i cięcie wychodzi po prostu jak od żyletki. Jak coś tam wyszczerbi, to jest taki niuans, że to pod gąbeczką się traci. Także polecam mieć takie coś, bo to czasami pomaga i ratuje po prostu sytuację. Nie każdą płytkę, w końcu gdzieś się trafia coś, co trzeba dociąć z ręki, więc tym ja polecam osobiście. Tu jest druga rzecz, którą mam sprawdzoną. To jest taka tarcza mała, chyba 100 mm i to jest bezpośrednio na M14 Hard Ceramics z D-Stara, tarcza do szlifowania, do fazowania. I to mniej więcej potem wygląda w ten sposób, z adapterem. Nie chcę teraz tego zakładać, kombinować, cudować. Być może będzie możliwość nakręcenia ujęć z pracy i tak to po prostu Wam zaprezentuję, zrobię. Być może tak się uda. Fajnie by było w końcu. Bardzo duża część urobku, o ile nie cały, trafia do odkurzacza. Cały lekki. Czasami gdzieś tam coś wyleci, jakiś cięższy kawałek, odprysk przy szlifowaniu, ale praca bez maski. Także rewelacja. Muszę powiedzieć, że z tym ostatnio pracowałem i
wszystkie płytki na tą łazieneczkę, którą tam robiłem, to co tam fazowałem, to sobie tym adapterem szlifowałem i jak najbardziej jest ok. Polecam, te dwa polecam, dwoma rękami się podpisuję pod tymi produktami. Znowu jakaś druga wersja, wszystkie są w drugiej wersji. Ulepszona wersja odpylania przy wierceniu, Drill Duster. Podobne używałem, tego fizycznie jeszcze nie, ale polecam mieć takie coś przy wierceniu w gresie, nawet gdzieś tam na stole czy na ścianie jak najbardziej. To jest fajne, że to się też przysysa samo, to do ściany nie trzeba trzymać. No i wiercimy tam do 82 mm akurat na tym konkretnym modelu. Występują też inne rodzaje tych adapterów. Kiedyś trzeba będzie taki film zrobić i pokazać tego więcej. A najlepiej by było pracę pokazać, no ale to już w ogóle by trzeba było mieć poligon gdzieś, żeby to tam ponawiercać wszystko, nie? I ponakręcać. Tutaj mamy Duster 45 i tym nie pracowałem. Do tego jest taka tarcza. To jest D-Star Edge Dry do cięcia, szlifowania gdzieś tam. Chyba to jest do cięcia. Pod kątem 45 stopni to muszę rozpracować, przetestować. W tym momencie nic więcej na ten temat Wam nie powiem, ponieważ nie przetestowałem, więc nie będę tutaj wymyślał. Tym pracowałem już. Adapter do bruzdowania bezpyłowego oczywiście. Jest możliwość, bo tu mamy dystans, dwie tarcze założyć i wtedy możemy sobie dwoma takimi fikuśnymi tarczami pracować i bardzo sprawnie się tym pracuje do prac w nawet betonie zbrojonym i w tych wszystkich trudnych tematach, które trzeba gdzieś tam ponacinać. Sprawdzone, przetestowane, polecam, fajne. Podstawowy adapter Air Duster. No to tak jak tam chcecie coś z ręki uciąć bezpyłowo, to można taki adapter, jak nie za często pracujecie. Ok, on się nadaje również. Ten z kółeczkami moim zdaniem lepszy do bruzdowania, ponieważ stabilniej to siedzi na ścianie i to jest fajne. To się sprawdza moim zdaniem troszkę lepiej, aczkolwiek różne jest podejście i różne prace się wykonuje. Czasami jest potrzebny mały, żeby gdzieś blisko dojść i to też jest ważne, żeby się zapoznać z ofertą, jeżeli pracujecie z takimi tematami, bo czasami będzie się trafiała robota, a niespodzianka, na której tam będzie trzeba zrobić coś i albo będzie siwy dym, albo stwierdzicie, dobra, jest tyle cięcia, że warto jest zainwestować w to czy w to, żeby powiedzmy bezpyłowo pracować albo poradzić sobie jakąś tarczą, którą dobierzecie. Warto jest na niektórych robotach po prostu się doposażyć, bo ta praca wtedy przebiega szybciej i jakby koszt, który ponieśliśmy, albo się cały zwróci, albo już w dużej części, a sprzęt potem zostaje. Baumesser, moi drodzy. Dobrze to mówię? Baumesser. Chyba tak. Mam żel chłodzący do testów, nie mam żadnego wiertła od nich, ale mam coś, co mi się bardzo spodobało, taki pad, to się nazywa Cool Pad i Click Lock Uni adapter. Adapter jest ciekawy, bo jest na magnesach, zaraz pokażę, jak to się montuje. Z jednej strony ma magnesy, z drugiej strony ma rzep i ma takie kółeczko centrujące. Z kolei tarcza, z jednej strony ma rzep oczywiście, z drugiej jest specjalna tarcza polerska. W środku mamy kółeczko, które się nam centruje i pozycjonuje z tym kółeczkiem na środku tutaj. To jest fajne, ponieważ nie jesteśmy w stanie po pierwsze krzywo tego zamocować, nakleić powiedzmy. Po drugie, podczas pracy to się też nie przesunie względem tego adaptera. Także to jest fajne. Magnesy. Bardzo fajnie. Specjalnie tak krzywo daje, nie? Żeby wskoczyło, nie? Bardzo fajnie. I to nam wystaje ponad osłonę. Więc przecięliśmy coś, wrzucamy adapter. No nie? Szlifujemy. Fajny temat. To na zasadzie takiej pracy doraźnej, bo gdybyśmy pracowali przy dużej ilości powtarzalnych jakichś tam tematów, na przykład przy fazowaniu, ja wtedy dobieram
tak jakieś tam akcesoria, pad, uchwyt do padu, żeby pracować z tym adapterem. No i na dwóch szlifierkach możecie mieć założone wtedy narzędzia z osprzętem i pracować bezpyłowo. Ja mam akurat dwie szlifierki akumulatorowe, bo dokupiłem po pewnym czasie, jak się kapnąłem, że fajnie się tym pracuje i że ona ma odpowiednią moc i tak dalej, to dokupiłem jeszcze jedną taką samą i pracuję dwoma tymi szlifierkami. Mimo tego, że mam jeszcze sieciówkę jedną, dość mocno, to niechętnie po nią sięgam, tylko w jakichś tam ekstremalnych już przypadkach, ale najczęściej radzę sobie na tych akumulatorowych. Czasami wymieniam baterię na adapter sieciowy, jeżeli jest coś naprawdę ciężkiego, na przykład szlifowanie, zdzieranie tam czegoś, nie? No to wtedy na tym adapterze sieciowym pracuję. Bardzo fajnie zwiększyła się nam funkcjonalność szlifierki kątowej z tym padem Baumessera. Świetny temat. Jeszcze opowiemy sobie o kamieniu do luzowania mechanika. Niby temat, wiecie, prosty, ale może nie dla wszystkich. Tarcze diamentowe na twardym materiale, jakim jest gres na przykład, potrafią się nam stępić. I nie tępi się nam tarcza przez to, że ona się nam zapycha, czy tam się zalepi czymś i tak dalej. Po prostu diamenty się stępią. Żeby odsłonić kolejne nowe, ostre diamenty z segmentu, należy przeciąć na przykład taki kamień do luzowania. I tutaj na opakowaniu nawet producent nam mówi, że szlifierką kątową przecinamy tam na głębokość 5 mm, a maszyną będziemy cieli na głębokości 10, maksymalnie 10 mm. I dobrze jest nie odcinać całych pasów, żeby ten kamień po prostu został w pewnym formacie, ponieważ potem łatwiej będzie go utrzymać, jeszcze przytrzymać przy cięciu, nacinaniu, nawet jak będzie już dużo tego kamienia ponacinane, to warto nie odcinać całości. Kiedyś sobie taki błąd zrobiłem, że zacząłem odcinać i on mi się zmniejszył i potem był mało poręczny. Także nacinamy według tych zaleceń, które tam producent tu jest narysowane. Producent sugeruje, mamy diamenty tępe i zeszlifujemy po prostu tą warstwę pomiędzy diamentami i odsłonią się nam nowe diamenty takim kamieniem. Te kamienie występują w różnej formie. Ten jest akurat w formie takiej osełki. Czasami spotkałem się też, mówią ludzie, żeby piaskowiec nacinać i tak dalej. Natomiast moim zdaniem no z piaskowcem jest pewien kłopot, trzeba mieć taki kamień i tak dalej, gdzieś to ogarnąć sobie tam, sformatować go w pewien sposób, żeby się dało tym pracować. Te kamienie do luzowania wystarczają na dość długo, więc można zaopatrzyć się w jeden czy dwa rodzaje takiego kamienia, potestować, sprawdzić sobie, ale przydaje się. Szczególnie ja używałem przy Raimondi, przy tych dużych tarczach, gdzieś tam miałem takie płytki, które mi po prostu dawały w pióra, więc trzeba było luzować co jakiś czas. W tym filmie to wszystko. Czekam na Wasze komentarze, którymi z tych narzędzi żeście pracowali, które polecicie, których nie polecicie. Jeżeli macie nakręcony jakiś film, nawet komórą czasami, warto coś nakręcić, wrzucić na YouTube'a. Możecie link podesłać w komentarzach. To też będzie fajna informacja, jak ktoś zobaczy pracę tymi narzędziami. Ja będę testował i pracował. I być może uda się nawet i na tej robocie jeszcze coś nakręcić, aczkolwiek z kręceniem ostatnio na robocie ciężko. W tym filmie to wszystko. Życzę Wam jak zwykle miłej, no i może takiej bezpyłowej, czystej i przyjemnej pracy. Trzymajcie się, hej.